stanowi ona wielki krok w procesie reformy naszego państwa. Zniesiono liberum veto, wolną elekcję, Konfederacja i Rokosza są bardzo postępowe. To one były przecież przyczynami zacofania naszego państwa w stosunku do Rosji, Prus i Austrii. Państwa te wykorzystały naszą słabość i w 1772 roku zabrały nam część polskich ziem. Polska była wtedy zbyt słaba, aby zbrojnie się o nie upomnieć. Spróbujemy połączyć się teraz z naszymi korespondentami za granicą. Paryż, czy mnie słyszysz? Niezadowoleni z uchwalenia konstytucji, posłowie Hetmani wezwali na pojedynek przedstawicieli stronnictwa podstawowego. Walka zakończyła się trzema ranami, które odniosły pan Podolski. Zapraszamy teraz na krótką całkową. Jak widać, konstytucja ma wpływ na wiele dziedzin życia w kraju. Jak donoszą agencje zagraniczne, przeciwnicy konstytucji wyjechali do Petersburga, aby szukać poparcia u Katarzyny II. Wiemy, że Rosja wraz z Prusami i Austrią dążyła do całkowitego rozbioru Polski. Przeciwnicy konstytucji zawiązali całkowicie konfederację i walczyli po stronie Rosji. Pomimo stawianego oporu pod Źleńcami i Lubienką, wojsko polskie zaczęło się wycofywać. Król przystąpił do Tarnowicy i nakazał zaprzestanie działań zbrojnych. Konsekwencją przegranej wojny był drugi rozbiór Polski, w którym Prusy i Rosja zabrały nam kolejne ziemie. Konstytucja została zniesiona, a jej zwolennicy udali się na emigrację. Uwaga, uwaga. Gratulacje dla klasy drugiej B, proszę.